Spadkowe popołudnie, spokojne osiedle Piastów w Pszczynie, okolice kościoła. Ciszę przerywa niesamowity huk, a potem kolejny. Zaniepokojeni mieszkańcy dzwonią na policję, aby zgłosić, że nieznany mężczyzna strzelając wybił szybę w samochodzie. Rozpoczyna się pościg, padają kolejne strzały. Jeden z nich trafia uciekającego napastnika. Jego kolega udaje się zatrzymać, chwilę później jest pijany. Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj zostanie wszczęte śledztwo. Magda Sincewicz. Pani Grażyna i pozostali mieszkańcy ulicy Skłodowskiej-Curie nie mogli tego nie słyszeć. Niewiele widziałam, bo ja byłam w domu u góry i to tyle, co z okna spojrzałam, tylko bo słyszałam tak, jakby petardy strzelały, nie? Spojrzałam tylko i widziałam jakiś ruch tutaj na parkingu i widzę, że to są mundurowi i mają pistolety, strzelają, więc pomyślałam sobie, że pewnie na kogoś obława jest. Mężczyzna, który strzelał do zaparkowanych samochodów, wydał się mieszkańcom niebezpieczny, dlatego bezzwłocznie zadzwonili na służby. Słyszałem strzały, a nie wiedziałem czego. Czy kapiszony, czy pistolet. I mimo, że na filmach, które krążą wśród mieszkańców Pszczyny, nie widać zbyt wiele, to wiadomo, że sytuacja była bardzo niebezpieczna. Mężczyzna, który miał przy sobie broń, był agresywny i był bardzo pobudzony. Nie wykonywał poleceń policjantów. Nie chciał też odłożyć broni, a na widok mundurowych podjął próbę ucieczki. Policjanci podążali za nim, podczas gdy mężczyzna odwrócił się i w ich kierunku oddał również strzał z broni. Policjanci przy zachowaniu oczywiście zasad wszelkich, zasad bezpieczeństwa, zmuszeni byli użyć broni służbowej, ranili napastnika. Jednak ten próbował uciekać dalej. Po chwili, po krótkim pościgu policjanci obezwładnili go, zatrzymali. Oczywiście udzielili mu w pierwszej kolejności pierwszej pomocy. Na miejsce zostało wezwane pogotowie ratunkowe, które przewiosło go do szpitala. Mężczyzna przebywa tam do chwili obecnej. Jest oczywiście, znajduje się pod nadzorem policjantów. Jak tylko stan jego zdrowia na to pozwoli, zostanie przesłuchany. Usłyszy wtedy zarzuty. W chwili obecnej trwają czynności w trybie artykułu 308 KPK, tak zwane czynności w niezbędnym zakresie. Po ich zakończeniu, bądź w dniu dzisiejszym, bądź w dniu jutrzejszym, zostanie wszczęte w tej sprawie śledztwo i zostaną wykonane czynności z zatrzymanym mężczyzną. Nim oraz jego towarzyszem, 40-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego, mimo że ranny został przewieziony do szpitala, wciąż był bardzo pobudzony i agresywny. Jego 36-letni kompan pochodzący z powiatu pszczyńskiego nie stawiał oporu. Był pijany. Wiadomo, że niedawno opuścił mury więzienia.